Dzień dobry, witam was serdecznie. Gruby vlog po długiej, ponad dwutygodniowej przerwie wracam do sieci, ale niestety tylko na chwilę, gdyż właśnie przed jakąś godziną wróciłem do domu, kończąc swój mazurski urlop i zaraz ruszam na kolejny, jak się okazało, gdyż zostałem ściągnięty ze swojego urlopu, by ruszyć w dosyć nietypową podróż, która została mi zaproponowana, zaofertowana. Na razie nic za dużo o niej mówić nie mogę. Jedyne to, że jadę daleko, daleko stąd, a dokładniej do USA, do Stanów Zjednoczonych. I już jak wrócę, to będę mówił tylko z taki akcent, prawda? Bo tak się dzieje, jak się wyjeżdża do Stanów. W każdym razie, szczegółów na razie podawać nie mogę, ale one się pojawią niebawem. W opisie filmiku znajdziecie link do pewnej strony i też w adnotacji na końcu tego odcinka. Tam będzie adres, pod którym znajdziecie więcej informacji na ten temat, ale tak jak mówię, na razie więcej szczegółów niestety nie mogę ujawniać, ale zapowiada się bardzo długa, bo no, tygodniowa podróż, która wydaje się być podróżą życia, przynajmniej tak niektórzy twierdzą z osób, którym to mówiłem. Więc to była kategoria miejsce czy też myśl, bo no po prostu chciałem się podzielić tą radosną nowiną i z tego jakby wyjazdu będą oczywiście przygotowane także materiały, także wbijajcie na... uwielbiam to zapowiadać, na social media, Instagramy i Facebooki. Codziennie ktoś testuje silnik na osiedlu i... ale nieistotne. Wbijajcie, bo tam Insta Stories i posty będą się ukazywać z tego wyjazdu raczej codziennie, także... możecie zobaczyć, co sobie tam poczyniam na dalekim, dalekim lądzie. Czas na kategorie, dwie szybkie kategorie, żeby was nie zanudzać, bo w końcu jest lipiec i wakacje. Kategoria książka. W kategorii książka... Mistrz i Małgorzata. Długo się wahałem nad kupnem tej książki, zważywszy, że to jest nowy przekład. Okazało się, że nowy przekład jest bardzo dobry, choć posiada gigantyczną ilość przypisów, bo aż ponad 500, które wyjaśniają bardzo, bardzo dużo nie tylko szczegółów związanych z samą powieścią, ale i z życiem Bułhakowa i tak dalej, więc daje to szerszą perspektywę. I ta książka mnie dosyć zdziwiła, bo ja się spodziewałem literatury rosyjskiej podobnej do tej, którą dosłownie liznąłem przez ostatni rok, czyli Dostojewski, Tołstoj i tak dalej. Spodziewałem się takiej rosyjskiej życióweczki z fajnym klimatem. A tu się okazało, że ja tu czytam niemalże rosyjską fantastykę. Co przyjąłem oczywiście z przyjemnością, bo uwielbiam fantastykę, ale nie tego się spodziewałem w tej książce, choć generalnie bardzo mi się podobała. Aczkolwiek nie widzę jakby powodu do tego, żeby tak codziennie się tasować nad tą książką. Niektórzy mówią, że czytam ją piąty raz, to jest fantastyczne dzieło. To jest fajna książka, ale spokojnie, jakby spokojnie. No. Pomijając, że przeczytałem połowy, dopiero w drugiej części pojawia się Małgorzata, która jest na tytule. Więc to już pewnie jest zboczenie filmowe, że po prostu nie lubię, jak bohater, który ma być bohaterem głównym, pojawia się w drugiej części filmu. Ale no, no nie istotne. W każdym razie, jak ktoś chce poznać, a jeszcze nie znał, bo jest opóźniony w czytaniu, tak jak ja, to polecam. I kategoria whisky oczywiście, bo bez tego grubego vloga być nie może. Dzisiaj mam dzieło pod tytułem Talisker. Single malt. Szkocka to jest akurat 10-letni, ale są oczywiście inne, droższe warianty. Dostałem to od swojego dobrego przyjaciela Mariana na 30 urodziny. 45,8% objętości alkoholu, więc kopię dosyć mocno. Tak jak mówiłem w jednym z poprzednich grubych vlogów, moim absolutnym faworytem jest Laphroaig, stał się. To mu dorównuje prawie. To jest akurat ulubiona whisky owego mojego przyjaciela. To jest tak samo dymne, mocne, wytrawne, smołowe, okadzone i tak dalej, ale jest jakby jeszcze bardziej słone, jeszcze bardziej morskie, tak jak to Marian dobrze powiedział i faktycznie jak to usłyszałem, to da się ten smak wyczuć. Ma się wrażenie, jakby się lizało morski słony kamień. Tak to mniej więcej faktycznie smakuje. Takie wodorosty, kamień, morze, słoność, wytrawność i te wspomniane przy Laphroaigu trochę podkłady kolejowe. Tyle, że jest to bardzo specyficzny i bardzo mocny smak. Dlatego błagam was, jeżeli zdecydujecie się na to absolutnie przepyszne whisky, albo u kogoś go spróbujcie, albo idźcie do fajnego miejsca i spróbujcie kieliszek, bo
wiem, że dla wielu osób ten smak będzie nie do przejścia, a wydacie w sumie niemałą kwotę na whisky, które może wam nie smakować. Ale jeżeli spróbujecie i spodoba wam się ten smak, to zostaniecie przyjaciółmi Talisker'a, myślę, że na długie, długie lata. To właściwie wszystko, co chciałem dzisiaj wam przekazać. Dziękuję bardzo za wysłuchanie grubego, szybkiego vloga. Czekajcie na materiały na kanale, bo będą się pojawiać już niebawem z mojej tajemniczej podróży do USA. Holokrony wrócą dopiero niestety w sierpniu, ponieważ do końca lipca mnie praktycznie nie ma. Ale mam nadzieję, że nie będziecie płakać. Wrócę i ruszę z kopyta znowu z nagrywaniem, może codziennym, zobaczymy. Także ja się żegnam. Widzimy się już na innym kontynencie. I do zobaczenia.